Dzień dobry Państwu, City Video. Zaczynamy ulicą, jechać ulicą Mazurską od ulicy Odrodzenia, od placu Odrodzenia. Jak widzimy, nawierzchnia bardzo, bardzo średnia. Też ulica dość zatłoczona i nie ma żadnej wydzielonej strefy dla rowerów. Ło, jaka dziura ładna. Więc jedzie się dosyć trudno. Za mną ktoś tam się na przykład czaił, był korek, nie mógł mnie wyprzedzić, biedny. Teraz jest wtorek, godziny takie po pracy, no, mówiąc krótko. Jeżeli by chcieli Państwo zobaczyć, jak ta ulica wygląda w niedzielę, w południe, to dla porównania można zobaczyć przejazd w przeciwnym kierunku. Podczas którego na przykład przejechanie przez Jana Pawła było chwila, moment, a tutaj trzeba czekać trochę, no bo jest ruch. Wjeżdżamy teraz na odcinek za Jana Pawła, tutaj już ruch nie jest aż taki duży, jak przy głównych placach, tym niemniej nadal się odbywa ciągle. Nawierzchnia się za to poprawiła, jest bardzo fajna, gładka. Tutaj takie mini rondo, no Szczecin w ogóle charakteryzuje się rondami, to bardziej służy raczej do ograniczenia, przypuszczam, prędkości samochodów niż jakiejś wielce organizacji ruchu, nie? Także tutaj nadal nawierzchnia dobra, no ulica się trochę szersza zrobiła, na szczęście. W ogóle ulica Mazurska jest taka dość ciekawa, jak się spojrzy na mapę, bo ona tak trochę okrąża plac Grunwaldzki. Ja go cały czas mam z prawej strony, ten plac Grunwaldzki. W tym momencie przekraczamy Rajskiego. Dobra. I lecimy. Tutaj skrzyżowanie z Piłsudskiego będzie dosyć ciekawe, bo na skrzyżowaniu z Piłsudskiego nie mogę jakby pojechać dalej ulicą Mazurską, bo będę miał obowiązkowy zakręt w prawo. No, tym niemniej tutaj pokażę Państwu, co mogę zrobić jako rowerzysta, a czego samochód nie może. Jak Państwo widzą, tam dalej jest Mazurska, tam bym sobie chciał pojechać. Nie jest mi to dane ze względu na przepisy, ale przecież mogę łatwo zamienić się w pieszego. Mam wtedy pierwszeństwo zresztą. I wszystko gra. A tutaj już mogę spokojnie włączyć się w ruch i pojechać sobie dalej Mazurską. No i tak też się stało. Zakończył się przejazd ulicą Mazurską.